Cześć! Dzisiejszy odcinek sponsorują cyferki 1 oraz 3, które składają się na piękną liczbę 13. Tak, 13 już razy Real triumfował w rozgrywkach znanych jako Puchar Europy, Liga Mistrzów i tak dalej. No i co, pogadajmy sobie może o tym, co wydarzyło się wczoraj w Kijowie. Nie powiem, było to całkiem ciekawe spotkanie i warto by było o nim podyskutować. Od razu uprzedzam, że to nie będzie całościowa analiza, tylko kilka myśli, które przychodzą mi w związku z tym całym bałaganem do głowy. Jeżeli chodzi o przebieg samego spotkania, to wydaje mi się, że to było dosyć proste do przewidzenia, że Liverpool najpierw będzie przeważał, Real da się rywalowi wyszumieć, a potem prawdopodobnie po prostu weźmie to, co należy do niego. Tak się stało. Nie można było tylko być przekonanym, że ten moment, w którym Liverpool przestanie napierać, będzie tak konkretny, tak? Że ten moment, w którym przy udziale Sergio Ramosa Salah załapał eliminującą go z meczu kontuzję, no, nie można było się spodziewać, że to aż tak konkretne będzie. No i zatrzymajmy się tutaj może, bo to jest wielka kontrowersja zdaniem wielu osób. Wszystkim tym, którzy twierdzą, że Ramos powinien zostać wyrzucony z boiska za to zagranie, proponowałbym zimny prysznic. W trakcie spotkania to jeszcze rozumiem tego typu teksty, no, z prostego powodu, że emocje biorą górę i tak dalej, ale naprawdę za takie coś czerwona kartka, okej, Salah został wyeliminowany, szkoda, ja lubię wygrywać z rywalem w najlepszym składzie, a Salah jest piłkarzem, którego wiele osób w miarę logiczny sposób widzi jako kandydata do złotej piłki. No ale sytuacje, w których obrońca ściąga za rękę i do końca trzyma napastnika, żeby go nie puścić dalej, no są na porządku dziennym i zazwyczaj kończy się to żółtym kartonikiem i tyle, niczym więcej, także no nie wiem, ja tu niczego więcej nie widzę. Jeżeli ktoś twierdzi, że Ramos celowo założył Salahowi dźwignię, żeby zniszczyć mu rękę, no to też powiem tak, przeceniacie chyba trochę Ramosa, bo czy robicie z niego geniusza zła, bo Salah najpierw łapał Ramosa i Ramos na założenie tej dźwigni i przemyślenie sobie, że tak, teraz zniszczę Egipcjanina, miał, nie wiem, może jakieś pół sekundy. Zresztą to Egipcjanin, tak mi się wydaje przynajmniej, wywracał Hiszpana, a nie na odwrót, tam wbiegając mu w siedzenie, także spokojnie, tak? Nie wiem, czy Ramos cieszył się potem z tego, co zrobił. Możliwe, że w jakiś tam sposób się cieszył, bo przyczyniło się to do zdobycia pucharu. Ale czerwona kartka... Zlitujcie się, proszę. Nigdy nie robiłem tajemnicy z tego, że Gareth Bale to nie jest mój ulubiony piłkarz, że jest to zawodnik, którego chętnie bym się z Realu Madryt pozbył. No i nie jest mi smutno, że Walijczyk zrobił to, co zrobił wczoraj. Spoko, nie mam z tym najmniejszego problemu. Gareth Bale wczorajszym spotkaniem z całą pewnością zasłużył sobie na status legendy Realu Madryt. Nie można tego inaczej nazwać. Wszedł i pozamiatał, tak? Bramka z przewrotki niesamowita. Chociaż jeżeli ktoś by się ze mną tam bawił w jakieś rankingi bramek z finału Ligi Mistrzów, to jednak ta bramka z Izu z Leverkusen bardziej mi się podobała. Nie wiem, może łatwiej było to strzelić, ale jest jakiś taki majestat w tym golu, nie wiem, ciężko mi to zdefiniować, ale chętnie też poczytam, co wy na ten temat sądzicie. No tak czy inaczej, Bale dał Realowi puchar i fajnie, żeby to był taki pozytywny stempel, którym zamknie swój madrycki rozdział. Ja wiem, że to brzmi może szalenie i że ciężko będzie prawdopodobnie przekonać Florentino, żeby w takim momencie się pozbyć Walijczyka, ale wydaje mi się, że lepiej się nie da, tak? Droższy już nie będzie. Jest fajny moment. Myślę, że należałoby go pogonić, póki jest zdrowy. Zwłaszcza, że w pomeczowym wywiadzie Bale powiedział, że był zawiedziony, że nie zagrał od początku, ale to są tam decyzje trenera. Ale dodać trzeba, że powiedział też, że na koniec sezonu musi usiąść z agentem i zastanowić się, co dalej. Powiedział to otwarcie. Tak, także zobaczymy, co z tego będzie. Ja z dużą wdzięcznością i uśmiechem na twarzy pożegnałbym Walijczyka i mógłbym go nawet przeprosić za te wszystkie razy, w których uznawałem, że jest takim owakim pasterzem i że nadaje się do ganiania owiec.
dosyć dużym smutkiem moje serce wypełnił fakt, że... No, nie było. Nie doświadczyliśmy. Słaby mecz Hiszpana. Może nie dramatyczny, ale zdecydowanie poniżej potencjału tego zawodnika. No, chciałoby się więcej. No ale 3-1 koniec końców, także też nie ma co płakać. Jest też mnóstwo dyskusji o Kariusie i to w wielu kontekstach. No pierwsze co, to że Niemiec przegrał Liverpoolowi to spotkanie. No ciężko z tym dyskutować. Dwa dramatyczne błędy i dwie bramki, które po nich padły. No cóż, nie jest na pewno piłkarzem, który zgarnie nagrodę za najlepszy występ w historii finałów Ligi Mistrzów. Może najwyżej pokonkurować o tego z najładniejszymi włosami. No i dobra, pojawiają się wręcz groźby, tak, i wyzwiska w stosunku do Kariusa, że jest taki owaki, beznadziejny, żeby nie wracał do Liverpoolu i tak dalej. Myślę, że nie będziemy się tutaj skupiać, bo wypisywanie takich rzeczy, takich wręcz gruźb, to jest przejaw bycia pod człowiekiem i nie zajmujmy się tym może. Z drugiej strony dosyć mocno podkreślany, zwłaszcza w brytyjskiej telewizji, był fakt, że Niemiec po ostatnim gwizdku siedział sam i że nikt z drużyny nie chciał do niego podejść, albo po prostu nie podchodził, i że to bardzo przykre, i że nieakceptowalne, i tak dalej, i tak dalej. No ja bym powiedział tak, że to jest trudna sytuacja, no bo jeżeli jesteś, nie wiem, takim Trentem Aleksandrem Arnoldem na przykład, czy innym Van Dijkiem i widzisz swojego kumpla, który w ten sposób siedzi, no to zakładam, że jest kilka myśli, które przechodzą ci przez głowę, tak? Że jesteś wściekły na niego, no, siłą rzeczy. Z drugiej strony nie wiesz, jak do niego podejść, no bo jest w dramatycznym stanie, zakładam, w głowie. Ja jestem przekonany, że wszyscy panowie sobie to przepracowali w szatni i nie robił dramatu z tego, że nikt do niego nie podchodził na murawie. Różni ludzie różnie reagują, różne drużyny różnie funkcjonują. Natomiast pojawiło się też mnóstwo zatroskanych duszyczek, które stwierdzały, że no to jest straszne, to co się Kariusowi wydarzyło i oni się o niego boją. No i okej. Umówmy się, że są gorsze w życiu rzeczy niż to, że zawaliło się swój występ w pieprzonym finale Ligi Mistrzów, tak? Sam fakt, że Niemiec tam doszedł, to jest godny podziwu. No, z drugiej jednak strony no nie można lekceważyć depresji, to są bardzo niebezpieczne potencjalnie rzeczy. Natomiast jestem przekonany, że po tej historii z Enkem, chociaż tutaj nie sądzę, żeby aż tak drastycznie mogło się to skończyć, no w każdym razie Liverpool jest też na tyle dużym klubem, że jeżeli Karius będzie potrzebował pomocy, to na pewno ją dostanie i no jakoś wielkiej afery i clickbaitowych tytułów bym z tego wszystkiego nie robił, bo moim zdaniem nie ma po co. No cóż, szkoda faceta, zdarza się. Możliwe, że w Liverpoolu już kariery nie zrobi, ale bramkarzem jest niezłym, także wydaje mi się, że jeszcze go w miarę poważnej piłce pooglądamy. A, jeszcze jedno. To nie jest tak, że Liverpool miał pecha z bramkarzem. Pamiętajcie, że na jakość drużyny składa się również jakość jej bramkarza. I wynik jest wypadkową jakości poszczególnych elementów w konkretnym dniu. Ja bym tutaj o pechu w ogóle nie wspominał. W trakcie live'ów, w momencie, w którym pojawiał się temat Liverpoolu, zdarzało mi się mówić, że no prędzej czy później albo Lovren, albo Karius będą musieli mieć tak zwany wylew i no, że to jest nieuniknione, gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że coś takiego będzie miało miejsce. Wydarzyło się to faktycznie, niestety z punktu widzenia Kariusa i fanów Liverpoolu. Natomiast nie sposób nie pochwalić Lovrena za ten mecz. Ja nigdy nie widziałem go w tak fantastycznej dyspozycji. Na pewno mógł zebrać od Kloppa pochwały, jeżeli w ogóle chłopakom chciało się w szatni po tym meczu gadać w jakiś tam pozytywny sposób. Tak czy inaczej fajny prognostyk przed Mistrzostwami Świata. Ja za Chorwatów trzymam kciuki, lubię tę reprezentację. A Lovren w dobrej formie no jest potrzebny, tak, żeby tam z tyłu nie było przesadnych jaj. Jak już przy Chorwatach jesteśmy, no to Luka Modric kolejny raz w ważnym meczu zagrał kapitalne zawody. Może nie było go aż tyle z przodu, ile bym sobie życzył, ale znowu harował też z tyłu, jakoś układał grę, trochę nadrabiał za
nieco słabiej wyglądającego Krosa. Lukita, jesteś najlepszy. I jeszcze jedno. Bale w drugiej połowie, czy w drugiej połowie wszedł, miał też takie fantastyczne podanie, które zakończyło się strzałem Benzemy, które obronił Karius. No to jestem przekonany, że takie zagranie fałszem przez Bale'a to jest też zasługa Modricia. Nie wiem, na którym kanale oglądaliście to spotkanie, ale z pewnością nasłuchaliście się dużo o Mané, że to ważne, żeby go obserwować, bo przecież będzie na Mundialu z nami grał. Nie ma chyba tutaj czego komentować. Można być po prostu osranym i przygnębionym, bo Senegalczyk zagrał fantastyczne spotkanie, był bardzo pracowity. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że lepszego spotkania już w tym roku kalendarzowym nie zagra, bo słabo widzę naszą obronę w starciu z takim kocurem, szczerze mówiąc. I wiecie co? Ja oglądałem to spotkanie na jedynce i wow, dawno nie słyszałem w tak dobrej formie Szpakowskiego. W zasadzie niczym mnie nie zirytował. Może parę jakichś tam drobnych bzdurek, ale akceptowalne jak najbardziej w granicach tolerancji. No cóż, mam nadzieję, że to jest jakiś promyk tego, w jakiej formie będzie doświadczony komentator w Rosji. Oby faktycznie tak było. Chociaż informacja o tym, że w przerwie do wygrania będą koszulki Liverpoolu, oryginalna, oraz Realu, też oryginalna, no trochę mnie rozbawiło, no. Wow, naprawdę? Bazarówek nie rozdajecie? Dosyć głośną sprawą jest też wywiad Ronaldo po spotkaniu. Ronaldo, który, no umówmy się, że w tej konfrontacji w zasadzie nie istniał, nie pokazał niczego ciekawego. No i ja, pierwsza moja reakcja w sumie na to, że Ronaldo powiedział, że wspaniałe było grać dla tego klubu, że teraz jest pora, żeby się cieszyć i nie jest niczego w stanie obiecać na przyszłość. Odnosiłem takie wrażenie, że po słabym meczu chciał, żeby i tak się o nim mówiło, żeby skupił na sobie uwagę, bo to jednak jest wielka gwiazda i siłą rzeczy on musi koncentrować na sobie uwagę. Natomiast dzień później, czyli dzisiaj, został ponownie o to wszystko zapytany. Skrytykowano go za moment, w którym to powiedział, że to nieodpowiednie. On powiedział, że wcale tak nie uważa. No i że jeszcze się wypowie o co mu chodziło, że nie chodzi o pieniądze. Jeżeli Ronaldo faktycznie chce odejść, bo mu się znudziło wygrywanie, spoko, może być i też tak, no to będzie bardzo ciekawe okienko transferowe, bo Real ze zwolnioną tygodniówką Ronaldo i z pieniędzmi za jego transfer, no, będzie naprawdę ciekawie. Gdybym nie był kibicem Realu, to bym z dużą radością zareagował na tę wiadomość, bo będzie po prostu ciekawie. A jak faktycznie się to skończy i czy dla Realu w pozytywny sposób, to oczywiście zobaczymy. A, byłbym zapomniał. Rafa Varane. Nigdzie nie widziałem jakichś wielkich zachwytów nad jego występem, a moim zdaniem zagrał fenomenalnie. Varane może nie jest zawodnikiem, który potrafi wziąć za mordę całą obronę, ale jeżeli ma obok siebie charyzmatycznego lidera, to naprawdę jest genialny. Najlepszy w moim zdaniem z bloku defensywnego Realu. Zdecydowanie. No mam nadzieję, że nauczy się też drzeć ryja na kolegów. Kolejny natomiast teraz niczego dobrego nie mogę powiedzieć o Casemiro. Znaczy, nie zagrał jakiegoś dramatu i tak dalej, ale za dużo trochę strat, tak? Piłka mu odskakiwała, kolejny raz nie wiedział, co z futbolówką zrobić. Mam nadzieję, że dosyć mocno będzie na to pracował, na poprawienie tego aspektu swojej gry w presezonie. No bo trochę mnie zawiódł generalnie rzecz biorąc, tak? To nie jest ten Casemiro, który był dzikiem w odbieraniu piłki, a jednocześnie jakoś tam niespecjalnie kombinował, jak już musiał coś z piłką zrobić. No, życzę sobie poprawy. Po tym meczu najzabawniejsze jest to, że Zinedine Zidane, który trzeci raz z rzędu wygrał Ligę Mistrzów, czyli no, zrobił coś naprawdę niesamowitego. Jestem przekonany, że dalej będą dyskusje, że to jest w sumie siusiak amator. Cieszę się z wyniku tego spotkania, cieszę się z tego, jaki to wszystko miało finał. Cieszę się, że Real dźwignął łatkę faworyta i mistrza, który potrafi się obronić.
Liverpoolowi z drugiej strony mogę pogratulować naprawdę dobrego spotkania. Bycia rywalem, który pozwolił na ciekawe widowisko i to naprawdę bardzo, bardzo długo. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku w finale zobaczymy się w tym samym składzie. Z punktu widzenia kibica Realu, takiego, który lubi wygrywać, ale po jakimś wyzwaniu, no to życzyłbym sobie tego. Tak posługując się terminologią bokserską, Real powinien dać Liverpoolowi ten rewanż. A jak się skończy, to zobaczymy. I to tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do komentarzy, bo o tym meczu można napisać naprawdę mnóstwo rzeczy. Wszystkich tych, którzy przegapili wczorajszego live'a bezpośrednio po tym meczu, zapraszam na drugi kanał, tam znajdziecie zapis tego wszystkiego. Na Facebooku znajdziecie jakieś tam wyprzedzające informacje o tym, że takie wydarzenia mają miejsce. Podobno muszę powiedzieć, żebyście subskrybowali i żebyście lajkowali. No, zróbcie to proszę, będę wdzięczny. To chyba wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.